Czołówka cyklu. Przenikające się obrazy szczęśliwych dzieci i rodziców w sytuacji wspólnych zabaw, spacerów, malowania pisanek i jedzenia owoców. Tytuł programu na tle złączonych rąk rodziców i dzieci. Małopolska Akademia Rodzica. Prowadzi Olimpia Górska. Współczesna przemoc w szkole znacząco różni się od tej, jaką dorośli pamiętają ze swoich młodych lat. Coraz częściej nie jest to już przemoc fizyczna z widocznymi sińcami, bijatykami pod szkołą czy obraźliwymi napisami na ścianach albo na ławkach. Ta dzisiejsza pozostawia jednak niezwykle głębokie rany na psychice naszych dzieci, które nie są w stanie się zagoić przez długie lata. Wielu dorosłych nie zdaje sobie sprawy z istnienia cyberbullyingu, ale młodzież doskonale orientuje się w temacie. Tak, wiem, co to jest cyberbullying. Cyberbullying to jest takie prześladowanie kogoś w internecie. To znęcanie się nad osobami przez internet. Kozacy w necie, klapki w świecie. A może nawet przemoc słowna przez internet. Przemoc psychiczna w internecie. Myślę, że jest powszechnym zjawiskiem. I jest ono bardzo szkodliwe dla zdrowia psychicznego. Może to skrzywdzić osoby i doprowadzić nawet do samobójstwa. Zjawisko cyberprzemocy przybiera różne formy, takie jak nękanie, groźby, ale także rozsyłanie czy publikowanie ośmieszających filmów, zdjęć czy informacji. Niestety statystyki pokazują, że aż 52% internautów w wieku między 12 a 17 rokiem życia przyznało, że za pośrednictwem sieci miało do czynienia z przemocą słowną. Niemal połowa badanych doświadczyła wulgarnego wyzywania, co piąty poniżania, ośmieszania i upokarzania, a co szósty straszenia i szantażowania. Rozmowa z Joanną Gądek, pedagogiem. Jak słyszeliśmy, młodzież wie, co to jest cyberbullying, zdaje sobie sprawę z istnienia tego zjawiska. Pytanie, czy rodzice o tym wiedzą? Myślę, że duża część rodziców tak, natomiast ciągle jest taka grupa, która o tym nie wie i to może wynikać z różnych powodów. Często jest tak, że unikamy jako osoby dorosłe wejścia w świat internetu młodych i nie chcemy go poznać, a tylko taka metoda daje nam sposób na to, żeby wiedzieć, jakie są zagrożenia związane z internetem. Jak to się dzieje i dlaczego cyberbullying staje się coraz bardziej powszechny? Nękanie przy pomocy internetu daje sprawcy takie fałszywe poczucie anonimowości, ale też pozbawia go takiej konfrontacji twarzą w twarz z drugą osobą. Dużo łatwiej jest nam zainicjować zachowania na poziomie hejtu w internecie, ponieważ jesteśmy pozbawieni kontekstu reakcji na żywo. Najłatwiej rozpoznać, czy jesteśmy ofiarą cyberbullyingu przez to, czy mamy takie poczucie, że śmiejemy się razem z kimś, czy ktoś śmieje się z nas, ale też czy jesteśmy nękani, czy przekraczane są nasze granice, granice szacunku, godności i tak dalej. Więc to jest jakby taki wyznacznik tego, jak rozpoznać, czy to już nas dotyczy, czy nie. To jest nasze poczucie, ale też bywa tak, że ktoś, kto jest sprawcą, może mieć zupełnie inne zdanie. Oczywiście, tutaj warto pamiętać o tym, że język hejtu jest też przenoszony z życia publicznego. To w jaki sposób komunikujemy się w różnych obszarach publicznych, ale też w domu, w szkole, przenoszone zostaje do internetu. Jednak trzeba pamiętać o tym, że słowa mają moc i nie można się na nie uodpornić, nie można się uodpornić na hejt. Za każdym razem jest coś, co będzie w nas mocno oddziaływało. A jednocześnie przez to, że to zjawisko staje się tak częste, wydaje się, jakby ono trochę powszedniało i jakby być może niektóre osoby wydawały się na nie mniej wrażliwe, czy nawet uodpornione, czy to prawda? Nie da się na to odpornić. To też jest zależne od wieku. Szczególnie małe dzieci są narażone na takie słowa krytyki w internecie, ponieważ ich poczucie własnej wartości jest dopiero na etapie budowania się. Natomiast jeżeli chodzi o nastolatki, to też jest pewna trudność, dlatego że poczucie własnej wartości to jest coś, co kształtuje się i ja poszukuję, będąc nastolatkiem, w internecie porównania, tak? Porównuję się do tego, co oferują media społecznościowe, do tego, w jaki sposób kreowane są młode osoby. Nie wiem, może tam jest dużo filtrów, więc jakby idę w to. Cyberprzemoc, tak jak mówimy, i internet to są ludzie, którzy siedzą i piszą, którzy hejtują. Które kręgi tu są najbardziej niebezpieczne? Znane osoby dziecku, czy zupełnie obcy, którzy komentują na przykład pod jakimś zdjęciem? Myślę, że tutaj wszystko może być zagrożeniem, dlatego każde słowo krytyki skierowane wobec nas pod postem, zdjęciem czy filmem, który nie niesie w sobie nic groźnego, nieadekwatnego czy niewłaściwego, będzie dla nas osobiście bolesne i trudne do przepracowania. Mówimy o cyberprzemocy. Czy to jest po prostu przemoc jak każda inna, czy jednak
czymś się różni od tej w realnym świecie? Ona pozostaje na zawsze, tak? Internet nie zapomina, z internetu nie możemy tego usunąć. Nawet jeżeli usuniemy, to jest duże ryzyko, że ktoś zrobił zrzut z ekranu, nagrał film i tak dalej. Więc nie możemy mieć takiej pewności, że to, co napisaliśmy, czy to, co napisano o nas, zostanie stamtąd usunięte. Dodatkowo to jest też tak, że pod postem będzie komentarz nie tylko jednej osoby, ale może to być mnóstwo osób. To będą osoby, które znam, ale też zupełnie przypadkowe, tak? Mamy tutaj nieograniczone jakby liczbowo opcje do komentowania. Które mogą być bardzo bolesne, o czym wie też sama młodzież, bo z badań wynika, że większość młodych ludzi nie radzi sobie z cyberprzemocą. Najczęściej występującymi negatywnymi reakcjami na poniżanie w sieci były zdenerwowanie, strach i wstyd. Tylko 30% dzieci zadeklarowało, że tego rodzaju sytuacje nie mają na nich żadnego wpływu. Rozmowa z Agnieszką Dyczkowską-Krupińską, psychologiem. Trudno jednocześnie uwierzyć w to, że są młodzi ludzie, których nie dotyka w jakiś sposób ta cyberprzemoc i którzy na nią w ogóle nie reagują. Też nie dowierzam tym liczbom, tym 30%, które deklarują, że nie ma to na nich wpływu. To znaczy, być może nie reagują i być może uważają, że to nie wywarło wpływu, ale wytwarzają się jakieś mechanizmy psychologiczne, które mogą być długofalowe i nieuświadomione, że było się ofiarą przemocy, że się jej doświadczyło, że doświadczyło się znęcania, że się jest słabszym, że trzeba jakoś się wykazać i to potem skutkuje już nawet w dorosłym życiu, nawet po wielu latach. Mam dorosłych pacjentów w gabinecie, którzy odtwarzają sytuacje z przeszłości. Wydawało się, że wtedy sobie z nimi poradzili, a potem skutkuje to na przykład lękiem społecznym, nieumiejętnością realizowania własnych celów życiowych czy zawodowych. A rodzice, w momencie kiedy coś się dzieje, jak mogą się zorientować, że zmienione zachowanie dziecka, czy jakaś nerwowość, właśnie wynika z tego, że coś może się wydarzać w internecie, jeśli chodzi o przemoc, bo tego nie widać. Przemoc w internecie zawsze jest przemocą, czyli są pewne uniwersalne przesłanki mogące świadczyć o tym, że coś się dzieje. Oczywiście specyficzne też. Do tych specyficznych należą na przykład takie zachowania dziecka, które są bezpośrednio związane z korzystaniem z internetu. A więc widzimy, że na przykład dziecko obsesyjnie przegląda internet, że co chwileczkę wraca do tego. Że coś sprawdza nerwowo, tak? Sprawdza nerwowo, co chwilę patrzy, co się tam dzieje, czy ktoś coś napisał, odkłada, potem znowu wraca, nie potrafi przestać. Ma to taki charakter, tak jak powiedziałam, obsesyjny. Albo na przykład odwrotnie, że dziecko rezygnuje. Wcześniej siedziało, grało, interesowało się różnymi rzeczami, które się dzieją na przykład na mediach społecznościowych, a teraz nie chce. A teraz jakby parzył smartfon? Tak. Widzimy też napięcie, widzimy zdenerwowanie, oznaki stresu tuż przed skorzystaniem albo po. Czyli wszelkie zmiany, wszelka nadmiarowość, wszelka dziwność w zachowaniu powinna zwrócić naszą uwagę. I co wtedy? Nic nie zastąpi rozmowy. Dziecko nie zawsze chce powiedzieć i nie zawsze samo da znać, ale jeżeli my znamy swoje dziecko, zauważymy symptomy i te specyficzne i bardziej ogólne niepokojące objawy w zachowaniu dziecka, zawsze zapytajmy, co się dzieje, co u ciebie słychać. Na poziomie jakiejś tam ogólności, zaciekawienia dzieckiem, zainteresowania, być może nam powie. Jeżeli nam powie, na początek wysłuchujemy wersji dziecka, nie oceniamy jej, chcemy zrozumieć sytuację, co się takiego wydarzyło, jaką rolę dziecko w tym odegrało, jaką rolę odgrywają inne osoby, które są sprawcami przemocy. I dajemy dziecku zapewnienie wsparcia, żeby wiedziało, że nie jest samo, że jest możliwe udzielenie wsparcia. I wtedy prosimy o pomoc kogoś. No właśnie, bo to wsparcie jest o tyle też ważne, że pozostawienie sprawy może grozić poważnymi problemami emocjonalnymi, psychicznymi. Jakimi na przykład? Bycie ofiarą przemocy skutkuje tym, że godzi to w poczucie własnej wartości. To poczucie własnej wartości drastycznie opada. Dziecko się wstydzi, boi, szuka winy w sobie. Myśli sobie, że coś z nim jest nie tak.
to, co sobie jakoś tam być może wcześniej wypracowało, wszystko może lec w gruzach, bo z jakiegoś powodu może ja jestem przyczyną tego, że inni się ze mnie śmieją, że inni się nade mną znęcają czy ze mnie nabijają. No i oczywiście, jeżeli dziecko czuje, że odstaje od grupy rówieśniczej, że jest gorsze, no to ma bezpośrednie skutki na to, jak ono funkcjonuje i jak się postrzega, a więc mogą to być samookaleczenia, zaburzenia odżywiania, myśli samobójcze i coraz częściej i coraz więcej prób samobójczych, których dokonują dzieci nastoletnie. Pamiętajmy o tym, że skutki przemocy odbijają się nie tylko na ofiarach, ale również na sprawcach. Zazwyczaj, jeżeli dziecko jest sprawcą przemocy jakiejkolwiek, czy tej w internecie, czy poza internetem, ma jakiś problem. Musi rozładować agresję, ma jakiś nadmiar emocji, jakiś rodzaj napięcia. Potrzebuje tak jakby oddać być może przemoc, której same doświadczyło. I warto zobaczyć, co się dzieje. Czy na przykład nasze dziecko, które okazało się być agresorem, nie przeżywa jakiegoś kryzysu w życiu, o którym nie mamy pojęcia. No i bardzo ważna jest właśnie ta więź, bo niezależnie od tego, z której strony barykady młody człowiek mógłby się znaleźć, jeśli chodzi o przemoc w internecie, to dzieci często nie chcą mówić dorosłym o problemach, z którymi się tam stykają, o przemocy, której doświadczają, a żeby pomóc ją zwalczać, to ta informacja jest bardzo ważna. Badania pokazują, że większość młodzieży, która stała się adresatami cyberprzemocy, nie powiedziała o tym nikomu. Inni zgłosili agresywne zachowania do administratora sieci, a tylko co piąty zdecydował się powiedzieć o sytuacji rodzicom. Rozmowa z Wojciechem Nartowskim, adwokatem. Kiedy dziecko nam już zaufa i opowie o problemie, jakie powinniśmy podjąć kroki, żeby mu pomóc? A przede wszystkim podstawą w kwestii cyberprzemocy jest udzielenie wsparcia ofierze. Drugim punktem działania jest zabezpieczenie dowodów. Ustalić należy, do czego doszło. Nie ma w polskim prawie przestępstwa cyberprzemocy. To jest katalog czynów, które mogą być kwalifikowane zarówno z kodeksu karnego, jak na przykład groźba, stalking, czyli nękanie. Względnie z kodeksu cywilnego to jakieś na przykład naruszenia dóbr osobistych. Więc najpierw trzeba dowiedzieć się, co się stało. Temu będzie służyła nie tylko rozmowa z dzieckiem, ona jest kluczowa. Otwarcie dziecka, umiejętność wypowiedzi. Do tego należy również zobaczyć historię albo telefonu, względnie komputera. Następnie wydrukować, zabezpieczyć, nagrać, nigdy kasować. Pierwsza podstawowa zasada przy zbieraniu dowodów: nie kasuj, nie zamykaj oczu. Czyli wsparcie dla ofiary, zabezpieczenie dowodów. A następnie próba ustalenia sprawcy. To nie jest domena tylko i wyłącznie rodziców, wszak rodzice to nie organy ścigania, mimo że niektóre dzieci tak twierdzą. Należy skorzystać z organów państwowych, policja, prokuratura, które są kompetentne ku temu, aby rzeczywiście prowadzić postępowanie karne, ustalić sprawcę, zakwalifikować zachowanie sprawcy i ewentualnie ustalić zasady odpowiedzialności karnej, ale wtedy to już sąd. Jak powinno wyglądać przesłuchanie na policji? W sposób bardzo delikatny. Zresztą dzieci są chronione. Osoby poniżej 18 roku życia albo nawet poniżej 15 zeznają w szczególnych warunkach. Często z udziałem psychologa, opiekuna są to nagrywane przesłuchania. Służyć mają one temu, że dziecko jak się raz otworzy, to żeby nie musiało po raz drugi wracać do tych traum. To są przesłuchania z udziałem biegłego psychologa. Niekiedy w stosunku do dzieci powyżej 15 roku życia, także na odległość. I takie zeznania muszą być wspierane ewentualnie oceną wiarygodności przez biegłego psychologa. I do czego to może prowadzić? Nastoletni sprawca, czego się może spodziewać? Jak może i za co konkretnie zostać ukarany? Do 13 roku życia sprawca ma komfort. Dlatego, że jako dziecko sam nie odpowiada, odpowiadają rodzice. Potem pomiędzy 13 a 17 rokiem życia jesteśmy w ustawie o nieletnich. Starej ustawie, która może powodować odpowiedzialność, ale nie karną, ale z tytułu czynów zabronionych. Na przykład może to być upomnienie, może nawet być to instytucja wychowawcza, taka jak poprawczak. Powyżej 17 roku życia taki sprawca już odpowiada karnie, jest już dojrzały karnie, ale jeszcze w warunkach promocji do 18 roku życia głównie środki wychowawcze się stosuje. Natomiast przecież dzieci nie są tylko atakowane, czy też nie konfrontują się tylko z dziećmi. Często są to dorośli, którzy wykorzystują dzieci, często podając się za dzieci.
Przecież sieć teoretycznie jest anonimowa, a tak naprawdę ślady można zidentyfikować. One prowadzą do poszczególnych osób. Więc w przypadku osób dorosłych, w zależności od kwalifikacji, czyli tego, co zostało zrobione, czy grozi, wtedy na przykład groźba karana do lat 2, czy nęka, stalkuje od 6 miesięcy do 8 lat, a może namawia do czynów nierządnych, do pornografii, wtedy kwalifikujemy to odrębnie. A może zniesławia, czyli hejt, bo hejt jako taki nie jest karany, ale zniesławienie czy zniewaga już tak, do roku zniesławienie. Każda sprawa jest indywidualna, tak? Każde dziecko jest indywidualne i jest wyjątkowe. Pamiętajmy, aby reagować i chronić nasze dzieci, tak jak od początku chronimy je przed niebezpieczeństwami, które mogą na nie czyhać w realnym świecie. Tak samo musimy je strzec w wirtualnej rzeczywistości. Mówi Marta Malec-Lech, członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Wspieranie społeczeństwa poprzez uświadamianie i edukację w zakresie cyberprzemocy jest niezwykle ważne, aby chronić nasze dzieci i młodzież. Projekt Małopolska Akademia Rodzica, realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, jest świetnym przykładem inicjatywy mającej na celu wsparcie i ochronę w tej dziedzinie. Lista realizatorów pojawiająca się wraz z tytułem programu Małopolska Akademia Rodzica.